Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób i przy pomocy jakich aplikacji zmienić domyślny wygaszacz ekranu na inny, być może troszkę bardziej funkcjonalny. Jeżeli korzystacie z wygaszacza ekranu, a ja osobiście korzystam, ponieważ telewizor po zakończeniu wyświetlania filmu czy też jakiegoś nagrania z YouTube bardzo często jest pozostawiany u mnie po prostu włączony. Po pewnym czasie włącza się wygaszacz ekranu. Więc jeśli i wy korzystacie z wygaszacza ekranu, na pewno bardzo dobrze znacie wygaszacz Backdrop, który jest praktycznie domyślnym wygaszaczem dla telewizorów Sony. Wyświetla on piękne zdjęcia pobrane z serwisu Google i jest to niewątpliwie jego duży atut, ponieważ zdjęcia są raz w bardzo dobrej jakości, dwa po prostu robią wrażenie. Dodatkowo wygaszacz dostarcza informacji o bieżącej godzinie, także możemy uznać, że telewizor w trybie takiego wygaszenia spełnia jakąś tam podstawową rolę, przynajmniej zegarka. Natomiast mi ten wygaszacz ekranu przestał wystarczać, przestał mnie zadowalać, w związku z tym zacząłem poszukiwać innych aplikacji, które spełniłyby moje oczekiwania. Tak naprawdę poszukiwałem aplikacji, która pozwoliłaby mi spojrzeć na ten telewizor i dowiedzieć się czegoś, czego nie wiem, nie jestem w stanie dowiedzieć się siedząc na przykład w domu. Byłaby to chociażby prognoza pogody, byłyby to na przykład ważne wiadomości, czy też jakieś ważne notatki, które sam mógłbym sobie sporządzić. Sprawdziłem ponad 20 aplikacji. Aplikacji odpowiedzialnych za wyświetlanie zdjęć z różnych serwisów, aplikacji budzików, aplikacji typowych screensaverów, które są dostępne w Google Markecie telewizora i jednej jedynej aplikacji, którą zainstalowałem z pliku APK, czyli tak naprawdę z zewnętrznego źródła. Poprzez tablet wrzuciłem to w chmurę, a następnie poprzez tą samą chmurę zainstalowałem na telewizorze. I to ta jedna aplikacja tak naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, nie tyle wyglądem, co swoją funkcjonalnością. Ale po kolei. Tutaj na liście widzicie tak naprawdę 8 pozycji. Nic nadzwyczajnego, to jest 8 pozycji z ponad 20, które zainstalowałem. Część tych aplikacji już odinstalowałem, a część aplikacji w ogóle nie nadawała się do tego, aby ją uruchomić jako wygaszacz ekranu, czyli nie wyświetlała się tutaj na liście. Były to przede wszystkim aplikacje odpowiedzialne za wyświetlanie wiadomości, czyli te NBC, CNN i tak dalej, oraz aplikacje odpowiedzialne za wyświetlanie pogody. Pomimo, że jest ich kilka, chyba kilkanaście nawet w Google Markecie, żadna z nich się tutaj na liście nie pojawiła. Pojawiła się za to przykładowo aplikacja 500 Firepaper, łącząca się z serwisem 500px. Tam w Google Markecie znajdziecie tych aplikacji więcej do łączenia z galeriami różnego rodzaju i te aplikacje faktycznie pojawiają się na liście i działają. Pojawiły się dwie aplikacje budzika. Są to aplikacje również pobrane z Google Marketu, natomiast one nie robią nic poza tym, że wyświetlają bieżący czas i ewentualnie alarmy, które zostały w tych aplikacjach ustawione. Najciekawszą aplikacją, jaką znalazłem, jest PhotoGallery and Screensaver. Jest to aplikacja, która nie tylko pełni rolę aplikacji do zarządzania czy też przeglądania galerii zdjęć, ale również można ją uruchomić jako wygaszacz ekranu. I co jest z niej najfajniejsze, można ją połączyć aż z 5 serwisami, przy czym Facebook, Flickr, Google pozwalają na połączenie bezpośrednio z naszym kontem w tych serwisach. Dzięki temu, tak, Flickr również jest do logowania. Dzięki temu możemy wyświetlać tylko te zdjęcia, które chcemy, co już jest bardzo fajne, bo możemy sobie utworzyć swoją własną galerię, która będzie wyświetlana na telewizorze jako wygaszacz ekranu. NASA i 500px łączą się po prostu z serwisem i wyświetlają zdjęcia według kategorii czy innych warunków, jakie postawimy. Mogę Wam w skrócie tylko pokazać, jak to wygląda w tej chwili. PhotoGallery and Screensaver. Wyświetla się godzina i jakieś tam przykładowe zdjęcie pobrane z serwisu 500px. Jeżeli weźmiemy sobie aplikację Next Alarm, to mamy tutaj możliwość ustawienia oczywiście stylu zegara, trybu nocnego. Jeżeli wejdziemy do tej aplikacji, to będziemy jeszcze mogli sobie poustawiać następne jakieś powiadomienia, alarmy i tym podobne elementy. Bardzo fajny wygaszacz ekranu. Tak naprawdę nie ma tutaj nic
nadzwyczajnego, poza tym, że jest kolorowy i mamy duży zegar. Jeżeli chodzi o kolory, no to jest to domyślny budzik. No to jest aplikacja budzika. Analogicznie tutaj w ustawieniach wygaszacza nie mamy zbyt wielu opcji, natomiast w samym budziku możemy sobie dodatkowo dodawać alarmy. Widzicie, jest to bardzo prosty zegar wyświetlany na całym ekranie. Jeżeli chodzi o aplikację 500 Fire Paper, to tutaj tak naprawdę niczym nie będzie się ona różniła od tej domyślnej aplikacji, którą oferuje nasz telewizor. Natomiast no przejdźmy do naszej perełki, tak? Nazwę ją perełką tylko i wyłącznie dlatego, że wizualnie nie jest ona niczym nadzwyczajnym. Natomiast praktycznie jest to bardzo funkcjonalny wygaszacz ekranu. Jest to aplikacja Wiadomości i Pogoda. Możecie go znaleźć w Google Markecie na każdym urządzeniu, ponieważ jest to domyślna aplikacja, jest to domyślna aplikacja Google instalowana na urządzeniach mobilnych. A wygląda ona w ten sposób. Mamy godzinę, mamy aktualną prognozę pogody dla lokalizacji, którą wybierzemy, oraz mamy kilka ostatnich wiadomości, które są wyświetlone na naszym telewizorze. I to już bardzo mocno rozszerza funkcjonalność wygaszacza ekranu. Ja tylko tutaj wspomnę i pokażę Wam, jak wygląda ta aplikacja, jeśli ją uruchomimy. Niestety jest to aplikacja zewnętrzna, także niestety nie znajdziemy jej na liście aplikacji w samym telewizorze. Musimy posłużyć się tutaj zewnętrznym menadżerem do tego, aby taką aplikację uruchomić. Tak? Natomiast tak to wygląda w praktyce. Nie będę ukrywał, że używam myszki do posługiwania się tymi aplikacjami, a w zasadzie, żeby Wam to pokazać. Że działa to naprawdę całkiem nieźle. Aplikacja sama w sobie oczywiście działa poprawnie, natomiast w przypadku wygaszacza ekranu no nie ma możliwości tutaj skonfigurować nic, tak? Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykorzystać tego czarnego ekranu. Natomiast uważam, że i tak jest to bardzo fajny wybór, jeżeli nie zależy Wam na zdjęciach, a zależy Wam na tym, żeby coś tam się działo w tej aplikacji, przepraszam Was, ale ruszam myszką i dlatego to się przesuwa, aby coś się działo na naszym ekranie, abyśmy na przykład przechodząc z kuchni na balkon, wynosząc karpia czy sałatkę warzywną, mieli powód, żeby rzucić okiem na telewizor, to faktycznie ta aplikacja spełni nasze oczekiwania. Wiadomości co jakiś czas się odświeżają zgodnie z tym, jak to działa w samej aplikacji. Prognoza pogody, wiadomo, będzie się codziennie zmieniała. To tyle. Zajrzyjcie na moją playlistę, dowiecie się, w jaki sposób instalować aplikacje z zewnętrznego źródła i w jaki sposób je uruchamiać. Przypomnę tylko, że aplikacje, które instalujemy z zewnątrz, nie są dostępne tutaj na liście aplikacji, dlatego na próżno szukać tutaj wiadomości i pogody. Musimy korzystać z jakiegoś eksploratora aplikacji. Pozdrawiam serdecznie.